początku, pohandlowaliśmy trochę. Pohandlowaliśmy trochę, sprzedałem po prostu to, co miałem tam w plecaku, nie? To, co nam zawadzało. Gekral dość handlowy, dobra. Kup przedmioty od formy życia. Zobaczmy, czy ona ma coś innego niż inny. Inni, znaczy. Nie ma nic. Przypominam, musimy naprawić napęd, nasz hipernapęd, i ulepszyć go do takiego, żebyśmy do pośrodka galaktyki mogli jak najszybciej. I co, będzie się dało jeszcze później ulepszać ten plecak? On już taki dość spory jest, nie? Jakby nie było. Narzędzie, może coś możemy ulepszyć, nie? 200 miedzi, taka rzecz, takie nam są rzeczy potrzebne. Tak jak mówię, po tą miedź to chyba sobie po prostu jakieś asteroidy spróbujemy rozwalić, jak będą obok. Tu na przykład mogłaby być mieć, nie? Nie, tam. Szybko się te działka strasznie przegrzewają nam. Dobra. Tak? To coś musimy przerzucić. Żelaza mamy mało. I cynku. Same takie duże kamienie są. A my potrzebujemy te takie, które nam się nadadzą do tego. Do kopania miedzi. Nie ma tu miedziowych kamieni. O, jest, dobra. Jak 255 to nowy sub, dzięki Jak za zasubskrybowanie. Kurde, Iryt nam nie jest potrzebny w ogóle. O, nikiel nam jest potrzebny, zajebiście. Nie wiem, czy nie ulepszyć sobie tego.
Dobra, to możemy przyjść. Kurde, dużo tego niklu wypada. My go też dużo potrzebujemy. Dobra. Jakaś taka poszarpana, to tu pewnie będzie nikiel albo miecz. Też i ryb. Muszę uważać, żeby w któryś z tych statków, które tam przylatują, nie walnąć. Co mogę powiedzieć? No lecimy dalej, szukamy dalej kamieni. Dobra, ile czego mamy? Nie to chciałem zbierać. Mamy glinu, mamy od... Glinu nam brakuje, kurwa, 6 sztuk. Jestem głupi, ale wrócimy na tą. Miedzi... Czemu mamy miedzi tylko 18? Przecież żeśmy dużo tam strzelili tej miedzi, nie? Czekajcie, miedź. Nikiel mamy 500 i jeszcze tu mamy nikiel. O, nikiel już prawie żeśmy wydobyli cały, który mamy mieć. Działko ulepszone, teraz zaoram. Tu. Technologia naładowana. Tarcza wyłączona. Co? Jak zginąłem? Wszystkie rzeczy tam leżą teraz. Technologia naprawiona. Lecę po moje ciało. Gdzie to było? Tam, dobra. Mam nadzieję, że mi nic nie ukradli. Kurde, bo bym się wkurzył. Chyba wszystko będzie, wiecie. Jest tak, nikiel. Glin. No i tej miedzi jest tak mało. Moduł towarzyszy do działka. Technologia zainstalowana. Kurde, ile mnie to kosztowało, żebym ja nie wydał jakichś ważnych materiałów, które mi były potrzebne do stworzenia tego. Dobra, brakuje mi 4 glinu. Kurde, 4 glinu mi tylko brakuje.
To po co ja ten mieć próbuję wydobyć? Aha, mieć, żeby to naprawić, dobra. Jak zrobić Atlas Pass? No właśnie nie wiem, gdzieś mi to tam dali chyba. Ktoś mi go dał, mi schemat na niego. Dobra, wiecie, wróćmy na tą mapę, na tą ten planetę. Zróbmy sobie ten super hiper napęd. A może ta poprzednia wersja nie jest potrzebna, jak się ma ten lepszy, jak myślicie? Pewnie jest. Nie kupuj statku, tylko szukaj wraków na planie. Tak, gościu z 6H szukał i z 23 zlotów za nas 48, czyli max, i nie tak. Przeszukiwał wszystkie statki i powiększał aż do max. Aha. To może nie robić tego hipernapędu i szukać statku dalej. Tylko co mi... Jak będę miał ten hipernapęd, to już niewiele mi jest potrzebne więcej. Po co mi statek 48 slotów? Co ja tam będę w nim robił? Znaczy do walki by się w sumie przydał, nie? I tyle, zebraliśmy glin. Czyli mamy już... Oh fuck, mamy już na ten hipernapęd, nie? The fuck. Chcę lecieć z powrotem na tą planetę. Czemu on mnie cofa? Stateczek. Śmierć. Słowo śmierć to jest jedno z ważniejszych słów w słowniku kosmitów. Najpierw poznajmy obce technologie kosmiczne, które już znamy. Zobaczmy, co oni tu chcą. Wnętrze rozbitego statku to plątanina różnych technologii. W ładowni zainstalowano chałupniczo wykonany system bezpieczeństwa, podobnie jak reszta statku. To prawdziwa mieszanina technologii. Wyłączenie go może być problematyczne. Nie wiem, przeszukajcie u pilota. U egzokombinezonu nową technologię, to spoko. Gówno, myślę, że jakoś fajna. Ale mam taką, którą już mam. Dobra, jak tam statek?
24 sloty. No nic fajnego, nie? Słaby jest. No 24 sloty, ma niby działka porobione, nie? Do tych fazowych i ten... ale trzeba by go było naprawić, trzeba by mu było hipernapędy ten, a ja nie mam kasy na robienie hipernapędów teraz, znaczy nie mam kasy. Nie mam czasu po prostu na robienie hipernapędów. Od zera. Znaczy, no jest to jakiś sposób, żeby poszukać tych, tak? Po prostu... poszukać wraków statków rozbitych. Tylko, żeby poszukać wraków statków rozbitych, to by tu coś na tej planecie musiało być. A tu jest gówno, spadamy stąd. Każdy wrak jest zawsze większy o jeden slot, naprawdę? Nie, teraz ściemniacie, naprawdę? Serio? Serio? No, ale ten to już zgubiłem chyba. Ale ja widziałem wraki mniejsze niż mój. Kto to napisał? No, zaraz mu bana dam. No, musisz dostać bana, bo nie znasz się i się wypowiadasz, nie? Nie znajdziesz tak samo jak broń? Co? Broń znajdywałem większą. Co ty miałeś? 16 slotów i broń znalazłem 20 coś. Kosmos jest wielki, chłopie, a ty mi mówisz, że ja nie znajdę czegoś. Lodujemy na planecie moczystej. Zimowa planeta. Śmieszna taka. Ciekawa jaka temperatura na niej jest. Ochrona radiacyjna. Stabilizuje się. O fuck, ale wylądowałem na drzewie. Minus 56, dobra, damy sobie radę. Temperatura się stabilizuje. Rozbity statek w środku budynku. Brzmi kurde dobrze. Tak było. Tutejsze oceany wypełnia krew, nic w nich nie żyje, to same oceany żyją. Wielkie, wielopostaciowe formy życia, ogromne jak całe kontynenty, a może jest tylko jedna. Zadaję sobie pytanie, co ona je? Odpowiada chyba wszystko. No, technologia. Powłoka termiczna. Niepotrzebna mi to. Ja jestem i tak ziomeczny. Ciepły. O nie, co ja powiedziałem? Powiedziałem, że jestem ciepły. Chciałem powiedzieć, że mi jest ciepło. Nie ma tu nic? Ty, nie no, są jakieś formy życia. Ciekawe gdzie, może w wodzie.
To może być miedź tam na dole. Przynajmniej tak wygląda trochę. O, chryzonit. I to ile? Fajna miejscowa, chryzonit i miedź. To są takie rzeczy, które mi są bardzo potrzebne do ulepszeń, do wszystkiego. Czy miedź akurat nie bardzo, miedź mi jest tylko do naprawy potrzebna, ale... Akurat teraz mi jest potrzebna do, no, do naprawy. Czy widać jakiś progres? Jakiś tam widać progres. No mój progres widać, bo ja teraz właśnie zrobiłem tego Atlasa. Tylko że piraci rozwalili mi statek, więc staram się go naprawić i będę leciał dalej, nie? Więc, że tak powiem, mam co robić. Dobra, prawie zebrałem cały ten. A to co? Mhm. O, coś tam jest, patrzcie. Coś leży na dnie. Wiecie co? Zróbmy to tak, wyjdźmy stąd na chwilę. Aha, kurde, węgla nie mam, tak? I miękka tkanina, jak się wykonuje miękką tkaninę? Która jest najlepsza? Stabilizuję się. Sigma, Theta, Tau. 100 węgla i jedna tkanina. Na węgiel to chyba tu nazbieramy, nie? Z czegoś. Teraz, a ona coś zużywa w ogóle. No nieźle. Jak to się zużyje, to rozumiem, że będzie koniec ze mną. Coś tam leży pod tym żelazem, muszę to wykopać. Co to jest? Akwasfera. Nie wiem, co to jest akwasfera. O, teraz w ogóle przestałem oddychać chyba, nie wiem, czy widzicie to. To trzeba czymś ładować tą maskę, nie? Nie wiem, tytanem? Tylko widzieliście, że ja wlazłem pod wodę, jak ona się zużyła, już nie... A, widzicie? Nie zużywam już tlenu w ogóle. Nie wiem, na czym to polega. Chyba się nauczyłem oddychać beztlenowo. Ja, tu jest więcej tego. Sfery chyba.
To jest coś warte? Brak wolnych pól w ekwipunku statku. Brak wolnych pól w ekwipunku statku. Brak wolnych pól w ekwipunku statku. Dobra, jeszcze jakąś osłonę termalną bym może zrobił. Dobra, znów tą tkaninę trzeba zrobić. Produkt wytworzony. Technologia zainstalowana. Technologia naładowana. O, aż mi się ciepło zrobiło. Ciekawy ten podwodny świat. Najgorsze, że to ma bardzo małe magazynki i powoli... O! Tasiarze jacyś pływają. Odkryłem formę życia podwodnego. Patrzcie, teraz jestem pod wodą. Ani nie zużywam tlenu chyba, ani nie ten, coś się zbugowało. Dobra, spadam stąd, bo to coś siusiakiem śmierdzi, jak to się mówi. Nic nie ma ciekawego. Za mało paliwa. Technologia naładowana. Technologia naładowana. Ty jesteś pod wodą niby. Podwodny świat. Jana Kusto. Płynę tam. Muszę żelaza wydobyć trochę. Tylko właśnie ten tlen chyba jakiś zbugowany się zrobił, no popatrzcie. Mam żelazo, teraz mogę... Aha, tu nie działa, tylko tytan działa. O kurwa, włączyło się. Trzeba uważać, bo to się włączy. A nie, to się włącza, jak mi zaczyna blokować. Technologia naładowana. Cynk jest strasznie drogi, jak na takie zabawy. Czekajcie, to ja tu może... Węgla 100 potrzebuję. Nie to jest to, czego ja szukam. Nie widzę. A tu. Technologia zainstalowana. Cynk, tytan, akumulator. I tyle. Dobra, mam podwodny świat już opanowany. Węgiel pod wodą, bo to jest podwodny węgiel.
są w ogóle jakieś minerały pod wodą. Ciekawe, co to może mieć. Strasznie tego tu dużo jest. Wypływamy na powierzchni, bo za tlenu zabraknie, będzie przypał. Fajnie takie pływanie, tylko że popływaliśmy se raz, zaraz, wiecie, zaraz będzie ten. Kolejne latanie, znając życie identycznie jak to poprzednie i tyle. Kurwa, miałem tej miedzi jeszcze wydobyć. A, dobra. No dobra, zaraz gdzieś wylądujemy, będzie jeszcze miedź. Fajne te oceany nawet, to im się, powiem, udało. O, tu jest mieć. A bo to jest ta mieć, przy której ja już byłem. No dobra, to wydobędźmy ją do końca. Bo nam tylko kilka sztuk brakuje. No i teraz jest pytanie, czy my na pewno chcemy ten statek naprawić, czy szukamy jakiegoś, żeby się przesiąść do niego i go wtedy naprawić, co? Bo szczerze powiedziawszy, wcale by to nie było głupie, jakbyśmy taki znaleźli, nie? Właśnie, ekwipunek pełny i to jest przypał. Żeśmy tych aquakulna zbierali spod wody. Oczywiście wszystkie te technologie już mamy. Obejścia trzeba zrobić. Dobra, i znajdźmy sygnał SOS. No zobaczymy, może akurat jakiś statek będzie spoko. Transmisje. Wieżę nadawczą, myślałem, że będzie system SOS wykrytą sygnał, znaczy. Patrzcie, co tu jest. Miedziowe Eldorado.
Kurwa, jaki wielki kawał miedzi. To wcześniej takiego nie znalazłem. Patrzcie, co ja zrobię. Kurwa, nie dolecę. Nie. Dobra, pozbieraliśmy trochę miedzi, jest spoko. Albo dobra, to pozbierajmy tak, żebyśmy mieli full. Czy to jest błąd generatora? Myślę, że nie wiem, myślę, że to koleś jakby miał, że to nie raczej błąd, bo jak tą grę odpalili, to chyba zauważyli, że im wszystko lata w powietrzu na co drugiej planecie, nie? Nie trzeba być geniuszem, żeby zauważyć, że coś jest nie tak w tej grze. Technologia naładowana. Chrom, kurde. Brak wolnych pól w ekwipunku kombinezonu. Technologia naładowana. Technologia naładowana. Technologia naładowana. Dobra, i teraz możemy tak, to możemy przerzucić. Mamy tytan, glinglin, miedź, pluton, tam, tam. Co byśmy mogli przerzucić? Żelazo byśmy... I będzie git. Co to jest? Pokażcie mi, to jakiś schron jest, tak? Muszę się z nim zapoznać dokładnie, o co tu chodzi. Temperatura się stabilizuje. Serwina operacją, gdy widzi cicho ten dźwięk wzywania SOS, wprowadź. Jak to tam było? 2 razy 4 jest ten, 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 240 tysięcy, to było to. Odkrywam współrzędne sygnału SOS. Chip obejścia, dobra. Do skanera. Najgorsze jest to, że te kody się tak bardzo... No, najgorsze jest to, że tych kodów są cztery zagadki, z czego każda ma tylko jedno rozwiązanie i zawsze jest ta sama zagadka. Może trzy nawet. To tak bije po oczach. Znaczy wiecie, od razu wiadomo, że kurde, że jest gra, wiecie, no odwal. Ktoś to zrobił tu. No, bo jak tego nie zapiszę, to chyba mi się później nie ten... Nakarmię jakieś zwierzę, to ono szuka, tak, znaczy szuka, ono mi daje jakieś tam pierwiastki, czyli szuka jakoś specjalnie, nie wiem. Słyszałem, że jak tak, że jak nakarmię zwierzę, to ono będzie szukało pierwiastków. Znaczy da mi pierwiastki, to słyszałem.
tu musimy się dostać. Jak mój, tylko jebnięty, to może będzie to dobry nawet. Niklaus się nazywa. 24. No i nie wiem, nie. Jak dla mnie to nie opłaca się takie nawet wymieniać 24, wszystko naprawiać, kurwa, tyle materiałów. Blachy tu jakieś te... Dupa. Czy technologię sobie zobczaję, bo tu jeszcze będzie ten ziomuś, gdzie on jest tu. Ta wezmę, jeden będę miał lepszy i będę sobie naprawiał. Ta trzyma coś w ręce, pochodzi, aby sprawdzić. Z ładowni dobiega hałas. Coś możemy z ładowni zabrać, albo no, sprawdź, co trzyma w ręce pilot. No, pewnie multinarzędzia. Nie mogę obydwóch rzeczy sprawdzić? O, odkryto nową technologię, jakaś kwasowa technologia. Schrona w schronie znów będą ten. W schronie znów będzie ten sygnał SS do następnego statku, więc spoko. Rzeczywiście ten koleś od bana miał rację, że może... Chociaż nie, no jak można znaleźć, a twierdził też, że dział, że karabin też można znaleźć, tylko jeden lepszy. Się znajdywali lepszy, tak mi się wydaje przynajmniej. Jakaś ściema była. Mów do mnie, bo ja rozumiem już twój język doskonale. Dyrektor Mogo, przyjaciel, sprzedgek, multinarzędzie. Handlowiec wygląda na słabego, ale błysk w oczach mu nie brakuje. Podaje mi pad z informacją o cenach na multinarzędzie. Tak zawrotne. Handlowiec patrzy na mnie. Cheeseburger MLG, 7 miesięcy. Blablabla, dzięki za subskrybowanie. Hej, siemaso, hej, siemaso. A wszystko dobrze, nie targujemy się. Daje mi schemat. O, dał mi jakiś schemat, patrzcie. Boże, już znany. W dupie cię mam, chłopie. Co mi dajesz schematy, które są znane? Trzeba mi było najpierw pokazać, to ci powiedział, żeby się wypchał. Dobra, 9, 1, 1, 8, 8, 3, 3, coś tam. 3, 9.
Ale co ja zrobiłem teraz? Nie mam szalonego pojęcia. Tutaj chyba powinienem czytać, co oni do mnie piszą. Czemu wybór jeden wyklucza drugi? Rozumiem przy wyborze fabularnym. No właśnie, tak, jak schodzi, no to jest bez sensu te wybory, nie? Dokładnie. Ja sprawdzam, co powoduje hałas, już nie mogę się obrócić do pilota i wyjąć mu z ręki narzędzia, przecież trup leży, nigdzie mi nie ucieknie, nie? Jak widać, gra tutaj pewne ograniczenia wprowadza pod tym względem. I mieć lata w powietrzu. Nie byliśmy przy tym schronie przed chwilą? Tu miedź kopaliśmy przecież. Byli ograniczeni. O, zmęczyłem się, fuck. No i gdzie jest wejście? Kółko zrobiłem tylko po to, żeby znaleźć wyjście na samym przodzie. Temperatura się stabilizuje. W ten ziomuś coś ode mnie chce. Mów do mnie, swój język znam super. Co najmniej dwa słowa będę znał. Przyjaciel, nagroda, handlowiec, podzielić się łup, zniszcz, zgłoś przestępstwo, zażądać udziału w łupo. Prosto w oczy składa propozycję. No ja się ucieszy. Nikt się nie dowie. Bez skurwa, gówno mi dał. Do węgiel i ten, weź się wypchaj. Biedaki z tych handlowców są. Dobra, 97 78 8009. Twoja reputacja z Gek się porypszy, ale ja nie chcę być, kurde, mieć reputacji z nimi. Ja bym chciał po prostu coś fajnego, żeby mnie spotkało w życiu. Dobra, wiecie co? Technologia naprawiona. Czemu ja nie mam rezonatora dynamicznego drugiego? Przecież kupowałem. Sprzedałem go? Gdzie jest stacja kosmiczna? A tu. Robię ten warp i spadam stąd. Zobaczę, co ile będę skakał. No bo co? Nie będziemy latać po jakiejś chujowej planecie i co nam to da? O to mi właśnie chodzi.
Najpierw muszę sprzedać ten syf taki, co to... O, to... A teraz musimy kupić... O, to dokładnie... Teraz musimy wyjść na statek, zrobić... Technologia zainstalowana. Warp aktywowany, kurde. Technologia naładowana. Dobra. No tak. Żelazo. Żelazo. Miedź. Miedź. Tytan. Co my tam jeszcze mamy? Już nie mam miejsca na statku, niestety. Na te działka żeśmy wszystko wydali. Technologia naładowana. Technologia naładowana. Technologia naładowana. Dobra, czy tu jest coś, co nam się może przydać tak naprawdę? Gra zapowiadała się jako hit. No i co? Dzień dobry. Przepraszam, nie przeszkadzam. A, Przejśrok. Co tam u ciebie? No, słyszałem, że gramy w No Man's Sky teraz w multi. Wiesz co? Możemy pograć jeszcze w multi. Jeżeli ci nie przeszkadzam, bo mi nie, widzowie nie powiedzieli, że wiesz też... co, ja tylko, że zaraz mam przerwę, ale zaraz będę wracał. Muszę tylko dobrze, sobie... spokojnie, spokojnie. Zobacz, jak tam wygląda twoja przygoda w No Man's Sky. Bardzo, wiesz co, nudy, ale się nie mogę oderwać. No to właśnie jest... mi też takie, niby to samo, a człowiek gra. No, 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 dobrze się bawię. Nie wiedzieć czemu. Dobra, no najważniejsze pytanie to zawsze się zaczyna od tego, jaki masz rozmiar multitoola? Jaki mam, o Boże, multitoola, nie wiem, 20? O kurde, to ty jesteś mocny, mocarz jesteś. Czemu? To już dawno mam 20. Tylko tam ja mam go ulepszonego, mam prawie we wszystkich wsadzone ulepszenie do kopania. Jestem mistrzem kopania. Aha, widzisz, no ja mistrz tak górników. Trochę mam bojowy, mam multitool bardziej. A nie, a ty, no to jak kopiesz, jak masz bojowy multitool? No wiesz, no tam kopię sobie troszkę, ale tak naprawdę na chipach zarobiłem majątek, kupiłem sobie statek i... Nie wiem, na chipach, a co robisz z chipami? To ktoś tam coś pisał, żebym jakieś chipy robił, to będę je sprzedawał, czy coś. To się nazywa, już ci mówię... Bóg. To się nazywa chip obejściowy, jego koszt wytworzenia jest 10 plutonu i 10 żelaza, a się sprzedaje 3,5 tysiąca za sztukę, więc... Co ty gadasz? To jaki masz sposób... statek? A też ja nie kupowałem sobie statku. Mam tam 20 pól. Ale mam milion z sobie. Mam 23. Ja sobie chodzę, eksploruję, wiesz, nie zajmuję się tylko kopaniem. Czasami tam znajdę jakieś złoto, to je wykopię do zera. Mm. Albo jakiś emeryt, emeryl. Emeryt, tak, ja je nazywam emeryty. No ja wiem, ja też. Czekaj, ale tak to sobie, zrobić, wiesz, po prostu łażę i zwiedzam te planety. Aha, już wiem, co miałem zrobić, paliwo. A już tego całego Atlasa już znalazłeś? No nie wiem, w ogóle nie mam żadnych zadań dla... Coś mi się zbagowało. A na początku, coś? Jak miałeś, że iść, chcesz ścieżką Atlasa podążać, to... To wybrałem, że chcę podążać. To ja wybrałem, ale że nie chcę, nie, ale później na nią wróciłem. Ogólnie jak skaczesz hipernapędem, to możesz skakać dowolnie, możesz skakać do centrum, albo możesz skakać do Atlasa. No to, czyli masz to pewnie, jak wciśniesz mapę. A wiesz co, nie wiem, bo ja jeszcze cały czas sobie krążę po tych planetach, nie byłem jeszcze nawet. Nie mam nawet paliwa, nie wiem, jak robić paliwo do hipernapędu. Gorzej, że
robienie paliwa do hipernapędu chyba wymaga... Wiesz co, jest ścieżki jak teraz... klasa. Nie. Chyba, chyba że jeszcze nie ten, tego nie zrobiłeś. Nie, robiłem. Znaczy ja akurat nie szedłem ścieżką Atlasa, ale oni tam w pewnym momencie ci mówią, że idź gdzieś tam i się nagle okazuje, że ten, że... No, że nauczą cię tego, jak robić ten hipernapęd. Na przykład widzę czarną dziurę na horyzoncie, nie wiem, czy powinienem do niej wskakiwać. Zaraz się okaże, jakie dalekie skoki mogę wykonywać. Dziura może cię bardzo przenieść do przodu, albo bardzo cię cofnąć, to więc ryzyko jest, wiesz... Czekaj, bo się chyba cofnąłem, kurde. Ta mapa jest taka jakaś dziwna. Okej. Bo ja tak ogólnie to lecę do centrum galaktyki, nie? Ale... To chyba jak każdy, nie? Tylko wolno to mi chyba pójdzie. Nie wiem, o ile będę mógł skakać z hipernapędem ulepszonym. Ponad 500 mogę skoczyć lat świetlnych. Ty. O kurde, 600. Ja cię kręcę. Słuchaj, a powiedz mi, ty widziałeś taką gierę Omega? Pewnie widziałeś, bo tak, Outer Omega jest bardzo podobna do tego. No, bardzo. Szczerze powiedziawszy, gdyby No Man's Sky był taki jak to Outer, to by było o wiele lepiej. Tak myślisz? Tak, myślę, że tak. Kurde, czekaj, bo... dziwna sprawa. Czemu mi się skończyło? Wiesz, mam drogę do centrum galaktyki, nie? I nagle się okazuje... Aha. Że jakby ta droga się kończy, nie ma... Jest jednokierunkowa. Nie wiem, o co chodzi. 629, a tu jest ile? Znalazłeś jednokierunkową w kosmosie? Znaczy nie, że jednokierunkowa, tylko ślepa. Nagle dolatuję, mam do gwiazdy, ona doprowadza mnie i z tej gwiazdy nie ma już dalej. Wiesz, nie można już dalej skakać. Zupełnie nie rozumiem, o co chodzi. O fuck, wróciło mnie, o ja. Cofnąłeś się? Skoczyłeś czarną dziurę? Nie, szukałem ścieżki do środka galaktyki i po prostu, wiesz... I zamiast... Zamiast do środka galaktyki lecieć, to... Ty, to może ja po prostu tak... A tu jest dużo czarnych dziur, o, 700. O, ja mogę tak lecieć po prostu. Dobra, za daleko, 1000 to już jest za daleko. 1000 to jest za daleko. A tu? Też 1000. Wiesz, bo patrzę na tą mapę galaktyki i w sumie nie muszę iść ścieżką, tylko mogę sobie po prostu patrzeć na środek galaktyki i wykonać skok na którąkolwiek jakąś gwiazdę, która jest tam, wiesz, w dobrym kierunku, nie? Tylko, że muszę znać taką na dobrą odległość. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, do 700 mogę skok wykonywać, to jest bardzo daleko, 700. Lecimy. Ja bym tu musiał przeliczyć. Mam 174 000 do środka, a mogę 700 skakać. To ile potrzebuję? 70 skoków. No trochę więcej, 80 skoków. To jest do zrobienia, Rob. Proszę cię bardzo. Mi się obcy wkuł w mózg właśnie. A, to widziałem takie... O kurde, czekaj, bo mnie zaatakowali mnie! Zabrali się, broń. Ale nie wiem, czekaj, czy to oni, czy kto mnie strzela? Ktoś do mnie strzelił, a nie wiem, czy to oni. W ogóle można być piratem podobno. No, ja chyba będę. Technologia naładowana. Odniesiono krytyczne obrażenia. Technologia naładowana. Co mi służyłem? Ja hipernapęd miałem od początku. W zasadzie hipernapęd mam. Tylko ogniwo warpowe nie wiem jak robić jeszcze.
No mówię, oni tam gdzieś w pewnym momencie cię tego uczą, tego pierwszego ogniwa, znaczy pierwszego, no tam jest jedno ogniwo do zrobienia, ale uczą jak go zrobić. A gdzieś tu się zadania wyświetla w ogóle? Jest po prawej, opcja? Jak masz takie jakby główniejsze zadanie, to masz gdzieś po prawej napisane... Po prawej na dole. Po prawej na dole masz... Do czasu pojawia mi się opcja aktywuj hipernapęd, jak mówisz. Może dlatego, że go już mam albo coś. Może już masz załadowany. To M naciśnij i zobacz, czy nie masz, wiesz. No, a, tak widzę, uuu. To polecę najpierw w kosmos, sprzedam towar. To wydaje mi się, że jak mam gdzieś jechać, lecieć w sensie, to powinienem jednak sobie sprawdzić, czy mam dobrze sprzęt przygotowany do walki. No nie chcę, żeby mi coś zażarło. Od razu w kosmosie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o czarną dziurę, to pierwsze rzeczy, jaki wlecę, to będzie czarny. Ja żadnej czarnej dziurze nie odpuszczę. To już wszystko woja. Spoko. Zaliczymy wszystkie czarne dziury, jakie nam się przytrafią. Tak jak są. Co? Ma 7 czarnych dziur i żadnej nie powiedział. Co, ja mam 7 czarnych... Wiesz co, mam dużo czarnych dziur, no, na ekranie. Bo i ogólnie zrobiłem takie coś, że teraz już widzę czarne dziury, gdzie są. Nic, jakąś flotę odkryłem. Co się znowu stało? Co ty tam? Wiesz co? Bo chyba trafiłem przypadkiem w statek, który miałem bronić i... No i trochę się zdenerwował i strzela do mnie takim wielki, z wielkich takich dział. Nie dopuszczają możliwości pomyłki? Wiesz co? Chyba się zdenerwował na mnie, no. Ale rado powiem ci, że chyba nie za dobrze. Ucierpieć twoje stosunki. Wiesz co, ja wydobywam żelazo w momencie walki, bo muszę je przy okazji bronić. Dobry jestem. Też bym zrobił. Jakby nie do końca ci, którzy zaatakowali statki kosmiczne, takie inne, są mną zainteresowani, więc ja nie do końca wiem, które tak naprawdę statki mam bić, a które to tak sobie latają. Dobra, wiesz co, nie są mną zainteresowane, chyba spadam. Odlecę póki mogę, póki jeszcze żyję. To brzmi, chyba, żeby mi się udało żelaza więcej wydobyć. Ja tu muszę coś, skoro mi proponujesz taką eksplorację kosmosu, no to ja muszę być na to przygotowany, nie? Muszę mieć odpowiedni osprzęt. Ja nie zamierzam pracować kilofem w kosmosie. Wiesz co, są, ogólnie jak wykonasz kilka skoków, a zresztą nie będę ci spoilerował, no. No dobrze, dobrze, to nie spoiler. Tam się dostaje te multi narzędzia po drodze, nie? Gdzieś. Nie, no to ja wiem, to się na planetach też dostaje. Gdzieś środek galaktyki. Ja mam nawet gdzie, tylko że to na co ja patrzę i co jest takie świecące coś, to jest środek galaktyki, nie? Okej. Sprzedamy nikiel, bo ładnie się tutaj sprzedaje. Złoto gorzej. Kurde, ale ja niby skaczę te lata świetlne, a wcale mi się one nie zmniejszają. Nie, może jednak czarną dziurę mam odwiedzić. O Boże, ale tu jest heryt. Plus 97%. Pluton plus 99%. Co Pluton plus 99%? Coś zebrał? Nie no, 100% cena Plutonu jest większa tutaj niż gdziekolwiek. Aha, no, nie. Takie gwiazdki masz wtedy. No. Kurde, muszę sprawdzić tylko, czy mam na statku. Sprzedam cały Pluton i będę na to. Ty, no ale co, jak skoczę w czarną dziurę i mnie cofnie? No to co z tego? To znajdziesz następną czarną dziurę. No życie jest pełne niespodzianek i odkryć. Odkryto czarną dziurę. Herox! Goddammit! Wykryto złoża Jesus. Zasobów na planecie. Złoża zasobów to jest dobre zazwyczaj coś.
złoże Herydu. I to niby jest Heryd, a tak naprawdę to będzie co innego, bo jest tłumaczenie chyba błędne. Moi drodzy, przerwa. Ja zaraz wracam, wiesz? Dobrze.